Na specjalne zaproszenie udaliśmy się z kamerą do przedszkola numer 5 w Suwałkach, aby pokazać dzieciom kulisy pracy w telewizji. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, czym jest i jak działa lokalna telewizja, a także nieco o sztandarowej audycji każdej stacji. O informacjach. Nie obyło się również bez wiedzy praktycznej. Operator kamery i montażysta telewizji Suwałki wytłumaczył dzieciom, co to są newsy i dlaczego są takie ważne dla dorosłych. Przedszkolaki zastanawiały się, o czym ich zdaniem świat musi się dowiedzieć. Oto rezultat głębokich przemyśleń młodych dziennikarzy. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dinozauru. No i trzeba do każdego przedszkola przynieść dinozaury i to na zawsze, ale można też zostawić, a można przynieść takie same dinozaury albo książki, albo tego proszę pana, niech pan wejdzie. Od tego proszę pana można przynieść do przedszkola i tego jeszcze pana Mortimera, niech pan Mortimer jeszcze przyjdzie. Zapraszamy tą panią z tyłu, tą panią z tyłu. No zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Dzień dobry. Dzisiaj jest dzień dinozaura i chcę, żeby dinozaury żyły na świecie i żeby nie pożerały ludzi. I żeby i jak to, i tak chyba będą wyglądały. Dzień dobry, już jest prawie koniec zimy, jutro już jest marzec i już jutro w piątek zaczyna się 1 marca i jest wiosna, koniec. Dzień dobry, jestem Antek, mogę wam wydać głos dinozaura. Witam wszystkich. Chcę, żeby wszyscy ludzie byli na świecie zdrowi i każde przedszkole, żeby nie miało COVID-a i żeby nie zabijać zwierząt. Dzień dobry. Dzisiaj dzień dinozaura i we wszystkich przedszkolach można przynieść wszystko, co chcemy z dinozaurami, a w piątki to, co chcemy. A jutro o 21.05 będzie nowy film. I mogę jeszcze raz to zrobić. Cisza, kamera, akcja! Dzień dobry, jestem Karolina i zapraszam tą tu panią. I o tą. Nie wiem. Ja nic nie wiem. Może zaśpiewać coś? Nie. Ja nic nie wiem. I koniec. Ja jestem Julia. A ja Karolina. I koniec. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu innowacji pedagogicznej pod tytułem Akademia Młodego Przedsiębiorcy. Dla nas, telewizyjnych reporterów, to również było niezwykle inspirujące spotkanie.